Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji na Krasnopolsce. Tak jak zwykle spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o niewielkiej książeczce Grzegorza Brauna zatytułowanej Gierszwałt 1877 – Nieznane konteksty polityczne. To jest, proszę Państwa, praktyczna realizacja takiego postulatu, który Grzegorz Braun sformułował dawno temu. Próba połączenia historii politycznej, historii gospodarczej i historii Kościoła. Ponieważ Grzegorz zawsze mówił, że to, co dzieje się w Kościele i to, co dzieje się w sferze nadprzyrodzonej, jest przez historyków traktowane jako taka olimpiada dla niepełnosprawnych. To są jakieś rzeczy nieważne, nieistotne, które toczą się gdzieś tam na uboczu, a tak naprawdę to ważna jest ta historia polityczna. Polityczna, czyli jaka? Tego do końca ich nie sprecyzował, bo to, co historycy uważają za historię polityczną, to jest w ogóle jakaś dziecinada i bajki. Natomiast Grzegorz podjął pierwszą w historii chyba próbę połączenia historii, elementów, wątków historii gospodarczej, polityki, wielkiej polityki, wojny i spraw nadprzyrodzonych i spraw Kościoła. Zrobił to, jak to Grzegorz Braun, z wielkim wdziękiem. Ja chylę czoła przed tym stylem, który on tutaj zaprezentował i tą manierą. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Niepotrzebnie zupełnie tłumaczy się przed odbiorcą. To znaczy, powinniśmy wszyscy jak autorzy zrezygnować z takiego nawyku, że my przemawiamy z wyżyn do kogoś, kto nie rozumie. To, proszę Państwa, jest złe. Dlatego, że ludzie wszystko rozumieją. Jak ktoś czegoś nie rozumie, to zapyta. My nie tłumaczymy osobom niezorientowanym, tłumaczymy ludziom, którzy mają dużo mądrości, dużo wrodzonej inteligencji, bystrości i sprytu, i każdy szczerze, a nie w sposób pokrętny, przedstawiony tok myśli na pewno do nich trafi. Więc to jest moje takie zastrzeżenie co do stylu. Chciałbym, omawiając tę książeczkę, wystąpić trochę jako adwokat diabła. Dlatego, że to się wszystko, o czym tutaj pisze Grzegorz Braun, to się wszystko tak pięknie składa, że aż jest niewiarygodne. Ja się nie ze wszystkimi tezami tej książeczki zgadzam, ale to na marginesie. Chciałbym tylko powiedzieć, tak syntetyzować, wycisnąć, żeby zostało samo gęste i o czym jest ta książka, o czym jest to gęste, o którym przed chwilą powiedziałem. Proszę Państwa, to jest o władzy. O tym, że władza to panowanie nad szlakami komunikacyjnymi. Grzegorz zaczyna opowieść swoją w momencie bardzo, bardzo interesującym, to jest przed wybuchem wojny francusko-pruskiej, może nie zaczyna, ale ten moment się tutaj pojawia, przed wybuchem wojny francusko-pruskiej. Panowanie nad szlakami, a jakimi szlakami? Najkrótszymi, proszę Państwa. Przez całe stulecia, odkąd ludzie zaczęli pływać po morzach i oceanach, najkrótsze szlaki handlowe to szlaki północne. Ten, kto włada i kontroluje szlaki północne, ten włada globem. To jest oczywiste. Dlatego, proszę Państwa, od XVI wieku najpotężniejszym państwem, a nawet wcześniej, najpotężniejszym państwem na Ziemi są Brytyjczycy. Jest Wielka Brytania, Anglia i Wielka Brytania. Brytyjczycy, wcześniej Anglicy, działają w myśl bardzo prostej i skutecznej zasady, to znaczy mają króla, który reprezentuje państwo, reprezentuje dynastię, reprezentuje kraj i mają spółkę z większościowym udziałem korony. Spółka nazywa się kompania, taka czy inna. Słowo kompania się powtarza w każdym tym przedsięwzięciu i spółka realizuje interes korony na terytoriach zamorskich, występując jednocześnie jako byt gospodarczy eksploatujący ten teren, na którym się pojawia. Eksploatujący w sposób bezwzględny i bardzo brutalny, powiedzmy. Nie będę tutaj omawiał kwestii związanych z obecnością Brytyjczyków w Wielkim Księstwie Moskiewskim, które są moim ulubionym takim hobby i ulubionym tematem, ale skupmy się na tych szlakach handlowych. Czy to znaczy, że jeżeli Brytyjczycy opanują najkrótsze szlaki handlowe, czyli szlaki północne, to wszyscy inni mają już podnieść ręce w górę i się poddać? Oczywiście, że nie, dlatego że glob jest olbrzymi. Opanowanie kluczowych szlaków, kluczowych punktów przeładunkowych, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale utrzymanie tego wymaga niesłychanych trudów. Trzeba mieć dobrą formułę, dobrą doktrynę, bardzo oddanych ludzi, żeby ten system obronić. To się raz udaje, raz się nie udaje. Nawet ludziom tak przebiegłym, sprytnym, bezwzględnym i inteligentnym, jak poddani korony brytyjskiej.
Proszę Państwa, w XIX wieku sytuacja się nieco zmienia, dlatego że glob staje się mniejszy, okręty docierają wszędzie, ludzie zaczynają pływać po morzach i oceanach, także w kierunku północ-południe, wschód-zachód. Mamy odkryte Ameryki, ale świat nie jest jeszcze w całości zbadany. I okazuje się, że są kluczowe miejsca, które oddzielają szlaki komunikacji wodnej i warto by było te miejsca może udrożnić. Najważniejszym takim miejscem, proszę Państwa, jest oczywiście przesmyk Suezki. Francuzi, najstarsi, najbardziej tacy głęboko w rywalizację z Brytyjczykami wmieszani ludzie, próbują zawładnąć przesmykiem Suezkim. Próbują zawładnąć im na modłę brytyjską, to znaczy próbują, jest spółka, której szefuje Ferdynand de Lesseps, inżynier, spółka, której udziałowcem jest państwo francuskie, jest republika, jest cesarstwo, a potem republika i spółka ta zamierza przekopać przesmyk Suezki. To się oczywiście udaje Francuzom. Francuzi na jakiś czas stają się właścicielami przesmyku Suezkiego. I co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, że kontrolują szlak handlowy, najważniejszy szlak handlowy i najkrótszy szlak handlowy z Morza Śródziemnego wprost na Ocean Indyjski. Czy to się Brytyjczykom podoba? Wcale nie. Ale Brytyjczycy nie mają chwilowo możliwości, żeby Francuzom zagrozić. A ponieważ polityka brytyjska to jest polityka prowadzenia różnych akcji nie swoimi siłami, a jedynie inwestycjami, natomiast wykonawcą jest zawsze kto inny, zawiązuje się intryga, o której Grzegorz Braun tutaj wspomina, ale nie w tym kontekście, o którym ja mówię. Ponieważ, proszę Państwa, trudno nie zorientować się, że wojna francusko-pruska, która położyła kres istnienia drugiemu cesarstwu, była też wojną po to, żeby wyrwać z rąk Francuzów kontrolę nad przesmykiem Suezkim. To trwało parę lat, ale w końcu nastąpiło w okolicznościach takich, jak to, do jakich nas Brytyjczycy przyzwyczaili. To znaczy Baron Rothschild w imieniu korony brytyjskiej wykupił akcje kompanii sueskich i tym sposobem kanał Suezki stał się własnością brytyjską. Co zrobili Francuzi? Wyjechali do Panamy. Ferdynand de Lesseps wyjechał do Panamy, proszę Państwa, i tam zaczął budowę kolejnego przesmyku. Na kolejnej najważniejszej blokadzie, która oddzielała oceany, Pacyfik od Atlantyku, czyli na przesmyku panamskim. To się skończyło jeszcze gorzej niż sprawa Suezka, bo to się skończyło tak zwaną aferą panamską, ponieważ metodę brytyjską, czyli metodę spółki kompanii handlowej z koroną, można stosować wtedy, kiedy jest korona. Tak? A nie wtedy, kiedy jest parlament. A dlaczego? No dlatego, proszę Państwa, że trzeba, taka spółka musi wyżywić i utrzymać tę całą zgraję złodziei, jaką są deputowani do parlamentu. A mało tego, że ich, to jeszcze pośredników, którzy się między spółką a parlamentem ustawiają. Ja nie będę teraz opowiadał o aferze panamskiej, jeszcze kiedyś do tego wrócimy, ale ktoś powie, a dlaczego to parlament nie rozumie racji stanu, prawda? No proszę Państwa, to widzimy polski parlament, francuski parlament, inne parlamenty. Cóż to jest za pytanie, dlaczego parlament nie rozumie racji stanu? Po to właśnie został skonstruowany, żeby nie rozumieć racji stanu. Parlament bez króla, proszę Państwa, to jest organ, który, jakby to powiedzieć, z istoty nie rozumie racji stanu, prawda? No i to również zadziałało, ta zasada zadziałała w chwili, kiedy Ferdynand de Lesseps, postać no wybitna i ciekawa, próbował przekopać przesmyk panamski, żeby Francja mogła kontrolować kolejny ważny szlak handlowy. Oczywiście to zostało wyrwane Francuzom z rąk przez Amerykanów, przy udziale również polityków francuskich, którzy coś tam za to dostali. To była chyba ostatnia próba, kiedy Francuzi próbowali włączyć się w politykę globalną i potem już nie próbowali. Inni gracze pojawili się na ich miejscu. Trudno za taką próbę uznać wojny kolonialne toczone w XX wieku. To były w zasadzie same straty i obrona status quo. Proszę Państwa, po co ja o tym mówię? Dlatego, że Grzegorz Braun tutaj wprost napisał, że tak naprawdę opatrzność w osobie Przenajświętszej Panny włączyła się w tę politykę globalną. I
w pewnym momencie stanęła w takim miejscu, gdzie absolutnie nie powinna stanąć. Na małej stacyjce, w kościółku nieopodal małej stacyjki, gdzie następował przeładunek, albo miał następować przeładunek eszelonów z wojskiem jadących koncentrować się w Prusach Wschodnich przed atakiem na Królestwo Polskie, niemieckim wojskiem. To jest, proszę Państwa, coś niesamowitego, bo wywód Grzegorza Brauna jest przejrzysty, klarowny i jasny. I to jest naprawdę coś niezwykłego. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę te metody polityczne, o których ja tutaj powiedziałem, władza to kontrola najkrótszych szlaków handlowych, no ale nie tylko handlowych, bo tam jak szlak, po którym przewozi się towar, można również przewieźć armię, tak? Pociągi wożą nie tylko armaty, ale także inne towary, tak? Wożą też ludzi. Chodzi o to, że są kluczowe miejsca, w których należy się pojawić w określonym czasie, żeby nie doszło do jakichś wypadków. Matka Boża, proszę Państwa, wybrała Gierzwałd po to, żeby ludzie przybyli do tego Gierzwałdu całymi rzeszami, blokując tym samym szlak kolejowy prowadzący z Rzeszy na Warmię, po to, żeby uniemożliwić koncentrację i przewiezienie armii pruskiej na północny wschód. To jest malownicza, fantastyczna, piękna, myślę, że prawdziwa wizja, ale ponieważ miałem wystąpić jako adwokat diabła, a jestem człowiekiem niezwykle podejrzliwym i nieufnym, myślę sobie, a jak to nieprawda? Ja wiem, że część z Państwa się oburzy i zacznie się denerwować, a może nawet machać rękami. Ale myślę sobie, a jak to nieprawda? Tak? A jak oni coś wymyślili? A jak to była próba Bismarcka przed taką koncentracją, prawda? A jeżeli on chciał za darmo sprawdzić, jak to będzie, kiedy masy ludzi będą podróżować kolejami niemieckimi na północny wschód, a także będą przekraczać granice, co się stanie? Albo a jak to nieprawda z innego powodu, jeżeli na przykład Francuzi mieli w zanadrzu jakiś wynalazek, jakąś machinę, która spowodowała taką iluzję na drzewie, po to, żeby zablokować manewr Prusaków, żeby zrobić im coś głupiego, jakiś kawał, pstryczek w nos, prawda, na zapleczu, kiedy oni się szykowali do swojej akcji na wschodzie. A jak to Brytyjczycy coś takiego wymyślili? Proszę Państwa, takie myśli mi krążyły po głowie, przyznam. One wszystkie są fałszywe. Po pierwsze, tak jak tutaj Grzegorz Braun mówi, objawienie nastąpiło w momencie, kiedy Rosjanie forsowali Dunaj. Nie robi się próby koncentracji wojska w momencie, kiedy przeciwnik dokonuje największej akcji. Wtedy robi się już koncentrację, a nie żadną próbę. W dodatku z gromadą niesubordynowanych cywili, tak, wyznania katolickiego. To jest niemożliwe. Inne wersje odrzucam również, dlatego że nie było takiej instalacji, ani takiego urządzenia, nie było kina, proszę Państwa, po prostu, tak? Kinematograf, bioskop, jak zwał, tak zwał, wszystkie te machiny cudowne, które dzisiaj się przekształciły w elektronikę, to są lata 90., to jest schyłek lat 90. XIX wieku. Nie było urządzenia, które zdolne by było w sposób przekonujący stworzyć taką iluzję w roku 1877. Iluzje ruchu, postaci oczywiście były dokonywane, ale to były jakieś skrzyneczki, gdzie tam było widać, jak koń galopuje, czy bizon. To wszystko są fałszywe tropy, proszę Państwa. Tak naprawdę, jeżeli odłączymy tą wersję o objawieniu, tak, wygasimy ją chwilowo, możemy powiedzieć tylko jedno. Nie wiemy, co się stało. Prawda? Tak jak napisał Grzegorz Braun, nie wiemy, co się stało. Sztabowcy niemieccy zaskoczeni tym niezwykłym ruchem, blokadą linii kolejowych prowadzących na Warmię, nie wiedzieli, co się stało. I my dzisiaj też nie wiemy, prawda? Kościół zatwierdził to objawienie, jest to jedyne objawienie uznane przez Kościół na terenach obecnego państwa polskiego, objawienie w Gierzwałdzie. Nie wiemy, co się stało. A Grzegorz Braun, proszę Państwa, pięknie, przystępnie i no, z niezwykłym wdziękiem nam tę sprawę naświetla. Zachęcam Państwa do kupienia tej książki. Fantastyczna okładka, ktoś się wreszcie postarał.
Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka Grzegorza Brauna pisana w tym duchu. Bardzo dziękuję.